Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, Galek z tej strony i zapraszam was do kontynuacji w naszej grze The Last of Us, dodatek Left Behind. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania, a tymczasem lecimy dalej. Wygląda to bardzo podejrzanie. No i niestety tak jest. Dobrze, zbierzmy może to, co jest do zebrania. Przełączymy się na pistolet. Tu jest jeszcze woda. Na szczęście nas nie widzi. Dobra. Po cichutku, powolutku, pomalutku. Ale to jeszcze nie koniec. Tu jeszcze jedno jest. Dobra. Przejdźmy tędy. No i co? Jeszcze gdzieś słyszę. A, tu, dobra. Czy to by było wszystko już? No tak, tak. Powoli trzeba. Tylko tyle, że jeszcze my tutaj zrobimy mały rekonesans. No więcej podjąć amunicji nie możemy, a szkoda. Tutaj chyba coś żeśmy jeszcze przeoczyli wcześniej. Wydaje mi się. No właśnie. I to sporo zasobów tutaj było, tak. Ja tego zamieniać nie będziemy, ale tu mamy jeszcze... Co to było? O właśnie. Matka. Czy możemy coś sobie wytworzyć? No, niespecjalnie możemy. W zasadzie nic nie możemy wytworzyć. No nic. Aha, energię mamy na fulla, więc nic tutaj zdziałać więcej nie zdziałamy. No nie ma tutaj nic więcej do zebrania z tego, co widzę. Tam chyba woda jest, o. Właśnie. Gdyby tutaj coś było, to też można by było
ale nie. Jakaś karma dla psa. Wskazówka. Podnieść drzwi, aby wyjść ze sklepu zoologicznego. No ja wiem o tym, że muszę podnieść drzwi, tak. Gra nam tutaj podpowiada, ale to jest akurat oczywista oczywistość. Tylko na razie chcemy jeszcze troszeczkę tutaj sobie pomyszkować i zobaczyć, czy przypadkiem... To chyba są akwaria, patrzcie. Ale jeżeli to są akwaria, to... dlaczego ja nie mogę myszą tak... O, teraz mi się mysz uaktywniła. Puste akwarium. Weźmy butelkę. No dobra. Myślałem, że to są akwaria pełne. Ale niestety nie. O! Kolejne suweniry. Super. Dobrze, że żeśmy tu weszli. Okej, no to cóż. Wychodzimy zatem. Dalej! No dobra. No kurwa, skąd oni się biorą? Dobre pytanie. Najpierw może tym się zajmijmy. Okej. Dwa razy trzeba było? Dziwne. Bo najczęściej raz wystarcza. No to jak okej, to okej. Tu jest kolejna brama, ale żeby... Jeszcze tutaj zobaczę, bo gdzieś to... Aha, my jesteśmy tutaj w tym miejscu, dobra. Dobra, 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 już wiem. Gdzie żeśmy byli. Tam chyba nie ma sensu, chociaż może? Nie wiem, czy tam się coś zmieniło. Chyba nie. O nie, to był zły pomysł, przecież tam ta woda była. Ja tak spojrzałem, myślałem, że tam tej wody nie ma, ale niestety woda była. No właśnie. Drugi raz tego błędu nie popełnimy, oczywiście. No. Dobra. Otwieramy to. Dobra, śmigłowiec. Do dzieła. Tylko jeszcze bym chciał się tutaj na moment... może zamienimy sobie to na cegłę. Zobaczmy, czy tutaj, no właśnie, czegoś nie ma i właśnie jest.
No to tyle. Tu jeszcze mała rundka. Musimy właśnie na wodę uważać, ale tu mamy kolejny nóż. Znaczy, to nie nóż chyba, tylko fragment nożyczek, wydaje mi się, albo nie, no ale nieważne. Ważne, że są suwki. Naboi mamy max, więc więcej tutaj wziąć nie damy radę. Ale no nie, tutaj więcej nic też nie będziemy brali. No dobra. Skoro tak, to wchodzimy do góry. No. No i rozejrzyjmy się. O, jakiś dyktafon. Jak tutaj dalej mamy przejść? Kurwa, oka i zimna krew. Zimna krew. Jedziemy. Jeden skok i po... Oj. No udało się. Jest apteczka. Są. Nie puszczę cię. Nie puszczę cię. Gotowa? Pewnie. Czyli wracamy tutaj do tego drugiego wątku. Żartujesz sobie? Mówiłam. Ej, czy światła nie zwrócą uwagi żołnierzy? Nie, zewnętrzne oświetlenie nie działa. Skąd wiesz? Wiesz, Melanie mi o tym powiedziała. Bankomaty nieczynne. Tu wszystko pozamykane. Czyli jesteśmy, słuchajcie, na dole tutaj. Chcesz spróbować? Gdzie rzucaliśmy tymi cegłami w te samochody. To jest to miejsce. Zaraz spróbujemy, tylko... Patrzę, tu są ładne kwiatki. Myślałem, że to może jakieś punkty doświadczenia da nam, ale chyba nie. Jak to się włącza? Co robimy? Wow, to działa nawet. Wow. Riley, chodź tu. Nie, śmiało idź. Co jest? Ale super. O, rany. Chodź, dawaj tutaj, siadaj przy mnie. Dobra, czekaj.
Nie. O, dopiero wsiadłam. To jeszcze raz można chyba odpalić. Podobało mi się. Serio. A, mam tutaj coś jeszcze. Co to? Czemu wszyscy uciszają koło? Co to jest? Bo gada na okrągło. O ja, znalazłaś kolejną książkę z dowcipami? Po czym można poznać uczynnego kanibala? Ma serce na dłoni. Proszę, dla ciebie. Wiesz co, chyba znowu jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Tak tylko mówię. Wiem, kochana. Tak tylko mówię. Dobra, gotowa? Dobra. Neron chciał opowiedzieć kawał o Rzymie, ale go spalił. Dobre. Jest niezły. Szedł facet przez bagna i go wciągnęło. Fajne. To zabawne. Zajebiste. Czytam książkę o przyciąganiu i nie mogę się oderwać. Niezły. Tak, ten jest świetny. Co myśli zawałowiec przed seksem? Myśli, co mu pierwsze stanie. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba. To głupie. Idiotyczne. Chciałam wyrzucić bumerang, ale do mnie wrócił. Środek na łysienie? To środek głowy. Łysieje się? Od środka. Od środka. Ta. Znałam kiedyś dowcip o amnezji, ale go zapomniałam. Dobra. Co robi dres w Subaru? Rozkręca imprezę. Dobra. Te ryby były słabe. Tak, bo to były leszcze. O, zabawne. Spoko. Siedzi żołnierz w okopie i coś mu do łba strzeliło. Czuć ból. Trochę brutalne. Co nie spotka bezrobotnego? O, ten znam. Nie spotka zawód. A, no przecież. Zawód. Praca. Najlepszy żart dotąd. Super. Spinam się, żeby popuścić. To prawda. Też zazwyczaj mam. To tyle? Podobne. To cały dowcip? Tak, cały dowcip. To wszystko. Popuścić. Prawdziwy nagłówek z gazety. Wielkie cięcia w armii. Generał pchnięty nożem. No. Niezłe. Rany. Uwielbiam to. Żołnierz się rozerwał, bo wziął granat. Okej. W tym sensie. No, tak. Słabe. Żarłok zwrócił skradzione jedzenie. Najpierw wszystko zjadł, obrzydliwe. Jest grubo. No. Jak długo żyje mysz? Wszystko zależy od kota. O, ale suchar. No, nie. Pytają Menela, jadłeś coś? A on, że ani kropelki. A gość dostał w łeb butelką wody sodowej. A niby whisky uderza szybciej. Tak. Nasz nauczyciel mówi do siebie, a wasz myśli, że go słuchacie. Smutne to. No. Jaki jest paradoks biegunki? Rzadko, ale... O, fu! No dalej. Dobra, wystarczy. Starczy? Schowam to. No to... Do zobaczenia, sucharki. No tak. Fajne dowcipy. Fotograficzna działa. I musimy to zrobić. Ale jeszcze tutaj przed tym zerknijmy do tej części. Tu coś mamy. Pamiętnik jakiś. Czwartek.
Dupek ze mnie, niedawno wróciłem wcześniej z patrolu, obok mojego namiotu spotkałem Eli, siedziała, głaskała mojego konia, wypłakując oczy. Co zrobiłem? Zmyłem się, zanim mnie zauważyła. Kurde, bo co ja miałem powiedzieć? Cześć, Winston. Cześć, Eli. Czy mogłabyś przestać płakać? Źle to na mnie wpływa. Dzięki. Tak na pewno świetnie by to wyszło. Ona zawsze jest taka radosna i ciekawa świata. Kto by pomyślał, że może nosić w sobie taki smutek? Dobrze, że się maskuje. Dupek ze mnie. No tak. To krępujące. No. Jak to zrobiłaś? Co, gwizdnęłam? Wystarczy tylko... A, okej, okay. Wystarczy tylko... No tak, to... Sprowadza się do praktyki. Było wtedy jeszcze, jak Eli nie umiała gwizdać. Poddaję się. W końcu ci się uda. Może. Uda się, uda. Spokojnie. My już wiemy, że się uda. No więcej nic tu nie ma, no niestety. No, gdzie teraz? Musimy iść schodami na górę, zobaczymy co tam jest. I to nawet działającymi schodami. Ale poczekajcie, jeszcze za czym wejdziemy na te schody, to ja jeszcze tutaj drobny mówię rekonesans jednak, bo mnie coś tutaj korci, że... Karuzela już tutaj jest nieczynna. Tutaj mamy coś jeszcze. Jakaś muzyczka? Spójrz na to. No dobra. Zróbmy fotkę, bo pewnie trzeba mieć monetę. Jak to działa? Chyba trzeba postępować zgodnie z instrukcjami, co nie? Mam to zrobić? Nie, wiesz co? Ty to zrób. I zaczynamy! O, motywy. Który wybierzesz? Może przyjaźń? O, jakie to słodkie. Jestem żabą. Nie można wybrać. Dobra, wybieram żabę. Dobra, uśmiech. Bliżej, bliżej, bliżej. Nie, nie rób mi robota. Okej, coś okropnego. Dajemy bliżej. O, 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 to teraz brzydactwo. Dobra. Na dymka, na dymka. Dobra, robimy miny. Dobra. Na jakim tak zostanie? A, gotowe. O, okay. Super. No, proszę bardzo. Głupio wyszłyśmy. Co to jest Facebook? Może wydrukuje nasze twarze w książce? Wpisz nazwę użytkownika. A co napisać? Ja wiem, cokolwiek. Na przykład nazwisko. No, dobra. I robi się. No, udostępnia. No i mamy fotki. Ojejku. Brak połączenia z internetem. O. Co to znaczy? O, możemy po prostu wydrukować zdjęcia. Dokładnie. No. Spróbuj jeszcze raz. Dobra. No. Nie ma papieru. Co? Ej, no kurwa, co to ma być? Może jak się... O, masz. Zepsuły. O. O. Co się stało? Chyba ją popsułyśmy. Chyba tak. Więc... Rozglądamy się? A, jasne. Uwaga! Zmiana o 6 rano zaczyna się za 10 minut. Wszyscy zwerbowani mieszkańcy muszą zgłosić się na służbę. Każda osoba... O, nienawidzę tej babie. No taki suczy głos. No nie? Ja bym zrobiła to tak.
Uwaga! Zmiana o 6 rano zaczyna się za 10 minut. Okej, dobra, teraz ja. Mieszkańcy muszą nosić swoje identyfikatory zawsze i wszędzie. Wszystkie oznaki infekcji należy zgłaszać do administratora obszaru. Pamiętajcie, brak działania może kosztować życie. O tak, tak, to jest zdecydowanie lepsze. Znają te teksty na pamięć już. No dobra. Hej, te ruchome schody wciąż działają, chodź. No to idziemy. Trochę się Eli rozerwała, no chyba zresztą też. No to hyc. O! Wow, spójrz na mnie! No i tu trzeba zaskakiwać. Hyc! A ciekawe, czy w drugą stronę się da. Muszę to zrobić jeszcze raz. Byście próbowali kiedyś odwrotnie, czyli schodzić po schodach, które wjeżdżają do góry? Ja przyznam szczerze, jako dziecko wielokrotnie, jak byłem w Warszawie. Okej, fajno. O, tutaj coś mamy. Gry, automaty. Patrzcie. Nie wierzę. Mówiłam ci. Retro gry. Wow, super. Czy pamiętacie te łapy, które wyciągają pluszaki z automatów? Tu możemy sobie wziąć pluszaka bez zabawy, no. Bo rozbita szyba. Co tu mamy? Nie no, to nie działa ewidentnie. Ale tam coś widzę jest działającego chyba. O, to działa, patrzcie. Nie mów, że zepsute. Zepsute. Oh. Kurde, myślałam, że uda mi się zagrać. Wciąż możesz. Jak? Tak. No, dobra, chodź. Zamknij oczy. Zamknij. Dobra. Tym się ruszasz. Tym uderzasz, tym kopiesz, a tym blokujesz. Dobra. Najpierw musisz wybrać postać. Zagrasz niepowstrzymaną, szponiastą, ale nieziemsko przepiękną Angel Knives. Mam to sobie wyobrazić? Oczy. Dobra, już. Ona stoi na skraju mrocznej świątyni, starożytnego sanktuarium, w którym organizowane są turnieje dla nieśmiertelnych. Twój przeciwnik, czarny kieł, wyłania się ze świątyni. To wielki mięśniak z trzema rękami. On chce tylko twojej krwi. Gdy on przyjmuje bojową postawę, włącza się muzyka. Gotowa? Dajesz. Runda pierwsza. Walczcie. Runda pierwsza. Czarny kieł szarżuje na ciebie. Wyprowadza w twoją stronę podwójny cios. Podskocz! Dobrze, nie trafił cię. Lądujesz za nim. Szybko, uderz go w plecy. Czyli gramy w ten sposób. Trafiłaś go z łokcia. Zabrałaś mu około 15% zdrowia. Tak! Twój przeciwnik z obrotu atakuje cię mrocznym szponem. Co mam robić? Wciśnij tył i blok, żeby skontrować. Musisz wcisnąć je naraz. Atakujesz łokciami, gdy on wyprowadza serię ciosów. Odskakujesz, nie otrzymując obrażeń. Przez ostatni blok twój przeciwnik traci równowagę. Jest teraz podatny na atak. Kontratakuj niebiańskim wyrzutem. Dół, góra, kopnięcie. Sieknął cię. Chwycił cię, przyciskaj uderzenie. Wciśnij góra, blok i kopnięcie, żeby wykonać ostrą szarżę. Blokuj go. Udać, dół, przód, uderzenie. Uważaj! O kurczę. Nieźle. Brutalna kombinacja. Cholera.
Nadszedł twój koniec. Wykończ go. Ekran robi się ciemny. Noże Angel Knives zaczynają świecić. Raz za razem przebija mu tułów, dopóki jego serce nie wyleci z klatki piersiowej. Odchyla się do tyłu i kopnięciem z półobrotu pozbawia go głowy. Fontanna krwi zalewa całe pole walki. To ultra zabójstwo. Angel Knives podnosi pięści do góry. Wygrywasz. Zajebiście! Nieźle jak na pierwszy raz. Jak? Było okej. Okay. Zajarałaś się. No dobra, trochę. Słyszysz to? Hej, wiesz co? Musimy wracać. Ja muszę wracać. Masz mnóstwo czasu. Riley, chyba wyczerpałam na dzisiaj swój limit przypałów. Umówmy się na jutro, dobra? Nie mogę. No, to może pojutrze. No dobra, to w takim razie kiedy? Mam rozkaz wyjazdu. Skąd? Z Bostonu. Mam dołączyć do grupy w innym mieście. Mówiłam im, że chcę zostać tutaj. Ale wiesz, jaka jest Marlene. Ona zawsze wie lepiej, nie ma z nią dyskusji. Jutro mnie zabierają. Okej. I tyle? No a co mogę powiedzieć? Nie wiem, no może dorać mi coś. Mówię serio. Po co mnie tu wzięłaś? Chciałam cię zobaczyć. Nie, po co mnie tu wzięłaś? Sama nie wiem. Sama nie wiesz. Mam ci doradzić? Idź. To co, no pożegnajmy się. Idę zobaczyć, co tam się dzieje. Riley! Riley! Ja pierdzielę. Ona polazła. Riley! Riley! No i to by było tyle w tym odcinku. Dzięki za to, żeście dotrwali do końca. Pozdrawiam serdecznie. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Trzymajcie się. Cześć.